potrafił być wielki. I chyba największy z wszystkich pierwszych sekretarzy, jakich myśmy mieli po 45 roku. Partia nasza prowadzi klasę robotniczą. Ten czas Gomułki był czasem złamania stalinowskiego systemu. Ale nie był czasem złamania systemu autorytarnego. Raczej go pamiętamy jako autokratę odpowiedzialnego za bicie studentów i strzelanie do robotników Wybrzeża w grudniu 70 roku. Potrafił wywołać taki odruch charyzmatyczny, że był traktowany jako osoba o nadzwyczajnych mocach. Głównym mówcą na wiecu jest Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, znany z okupacji pod pseudonimem Wiesław. 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 Władysław Gomułka urodził się w Białobrzegach Franciszkańskich, niedaleko Krosna, 6 lutego 1905 roku w rodzinie robotnika naftowego Jana Gomułki. Należał do ostatniego pokolenia Polaków urodzonych pod zaborami, którzy jakoś to jeszcze pamiętali. Zetknął się z tą przysłowiową galicyjską biedą. I to go kształtowało jeszcze przed powstaniem Polski Niepodległej w 1918 roku. Był niemal samoukiem. Skończył 7 klas szkoły powszechnej, potem jeszcze 2 lata szkoły wieczorowej. Był chyba zdolny, inteligentny chłopak. Miał dobre oceny, z wyjątkiem śpiewu i rysunku, z których dostał truje. W czasach, kiedy był pierwszym sekretarzem, żartowano sobie, czym się różni pociąg pośpieszny od Władysława Gomułki. Tym, że pociąg ma 2 klasy, a on 3. W rzeczywistości miał trochę więcej, ale nie zmienia to faktu, że był człowiekiem bez takiego klasycznego wykształcenia. Był zawsze kimś innym niż silnie reprezentowana w ruchu komunistycznym grupa intelektualistów. I takie napięcie między właśnie Gomułką a ludźmi lepiej od niego wykształconymi będzie tłumaczyło różne jego posunięcia polityczne, jego także niechęć do intelektualistów, do pisarzy po 1956 roku. Po uzyskaniu dyplomu czeladnika ślusarskiego Władysław Gomułka znajduje zatrudnienie w rafinerii ropy w Krośnie. Po pierwszej wojnie światowej kraj był zrujnowany i w takim klimacie młody Władysław Gomułka dojrzewał politycznie, związał się w latach 20. z ruchem komunistycznym, został z czasem członkiem Komunistycznej Partii Polski i właściwie wiódł taki typowy żywot zawodowego rewolucjonisty, to znaczy na przemian więzienia, aresztowania, podróże do Moskwy. To, czego się tam nowego nauczył, to rzucać granatem, strzelać z pistoletu. Nie wiem, być może podkładać jakieś ładunki wybuchowe, bo w ramach tej nauki było także szkolenie dywersyjne. W Leninówce w Moskwie miał znakomite opinie. Uważano go za dobrego, już doświadczonego działacza. Ponieważ w czasie jednej z akcji aresztowania go w Polsce został postrzelony w nogę przez policję, to dodatkowo podnosiło jego jakby rangę, pozycję. Działacz, który naprawdę ryzykuje nawet życiem, jest taki zdeterminowany, zdecydowany w działaniu, no to bardzo cenna postać w ruchu komunistycznym. Dość szybko
został krytyczny wobec komunizmu. To dziwnie brzmi, kiedy się mówi o działaczu komunistycznym, ale to, że na przykład po wojnie konsekwentnie występował przeciwko kolektywizacji rolnictwa, wykręcał się mimo nacisków Kremla, będąc w Związku Radzieckim w latach 30. zetknął się z tym zjawiskiem kolektywizacji, słyszał o głodzie na Ukrainie, znał cenę tego typu socjotechnicznych zabiegów, właśnie jak kolektywizacja, ich nieefektywność. Gomułka był działaczem co najwyżej drugiego garnituru, jeśli chodzi o Komunistyczną Partię Polski. Działał w ruchu związkowym. KPP była partią nielegalną, a była partią nielegalną, dlatego że była partią antypaństwową. Nie w rozumieniu takim, jakim na przykład w czasach PRL nazywano Solidarność, że ona jest antypaństwowa. Ale Solidarność nie proponowała oddania kawałka Polski innemu państwu. Natomiast Komunistyczna Partia Polski była za tym, żeby na przykład Śląsk został przyłączony do wyżej rozwiniętych gospodarczo, posiadających silniejszą klasę robotniczą Niemiec. Pobyt w sanacyjnych więzieniach Gomułce, jak wielu innym członkom KPP, uratował życie. Gdyby byli na wolności, zostaliby wezwani czy zaproszeni do Moskwy, z której by już nigdy nie wrócili. Można powiedzieć, że gdyby nie wielkie czystki stalinowskie, które zdziesiątkowały kierownictwo Komunistycznej Partii Polski, to Gomułka by nie stał się przywódcą partii komunistycznej i nie objąłby władzy w Polsce. Sanacyjne więzienia, leninówka w Moskwie, działalność konspiracyjna, no życie takiego typowego funka, któremu zdarza się własnej rodziny nie widzieć pół roku czy rok. Małżeństwo z komunistką, starszą od niego o kilka lat. To małżeństwo zostało legalnie zawarte dopiero na początku lat 50., właściwie w momencie, gdy Gomułka spodziewał się aresztowania i zapewne chciał zalegalizować ten związek istniejący od lat 20. Zofia z domu Schocken była zawsze solidarna. Związek typowy dla ruchu komunistycznego, dwojga ludzi, którzy właściwie odrzucali życie osobiste, spełniali się w działalności rewolucyjnej, od pewnego momentu żyli w ogóle na nielegalnej stopie, mieli co prawda syna, ale to było takie życie typowych rewolucjonistów, świadomie decydujących się na wyrzeczenia osobiste. Po ataku Niemiec na Polskę Polacy od samego początku podejmują walkę. Powstaje Związek Walki Zbrojnej, a następnie Armia Krajowa. Zdziesiątkowany przez Stalina w latach 37-38 polski ruch komunistyczny także tworzy struktury podziemne, jednak ich znaczenie jest marginalne. Gomułka w tym okresie 39-41, kiedy wschodnie kresy II Rzeczypospolitej były okupowane przez Związek Radziecki, nie za bardzo szukał kontaktu ze swoimi towarzyszami. Jego wielkie dni nadeszły dopiero po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Gdy dość szybko, bo latem czy wczesną jesienią 1942 roku, ściągnięto go do Warszawy, znalazł się w dość wąskim kierowniczym gremium PPR. On szybko zaczął robić karierę w obrębie tylko tego niedużego i ściśle zakonspirowanego ruchu. Awansował do ścisłego kierownictwa partii tylko dlatego, że został zastrzelony Marcelino Wodko. To były wewnętrzne porachunki. No, jeśli dwóch pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego PPR, Marcelino Wodko i Bolesław Mołojec, zostało zamordowanych w krótkim odstępie czasu, to nie mówimy o sytuacji normalnej w klasycznej partii politycznej.
potem gestapo aresztowało Pawła Findera i Małgorzatę Fornalską. I tylko w sytuacji tej takiej próżni władzy w Polskiej Partii Robotniczej Gomułka miał szansę objąć stanowisko przywódcy partii. I to jest bardzo istotne, że objął to stanowisko w momencie, gdy po aresztowaniu Findera i Fornalskiej została przerwana łączność radiowa z Moskwą. Komuniści byli prowadzeni na takiej dłuższej lub krótszej smyczy, a tutaj na jakiś czas tej smyczy zabrakło. Nieufność Stalina wobec Gomułki. On był człowiekiem, który objął władzę nie z nadania Moskwy, tylko w wyniku pewnych wydarzeń, których Moskwa nie kontrolowała. Po objęciu kierownictwa partii przez Gomułkę, człowiekiem zaufania Moskwy jest Bolesław Bierut. I bardzo szybko zaczął narastać antagonizm między Gomułką i Bierutem. Zawsze, jeżeli jest dwóch liderów, to pomiędzy nimi musi iskrzyć. Nie może być dwóch cesarzy. Gomułka uważał, że oczywiście Stalin jest przywódcą ruchu komunistycznego. Polska Partia Robotnicza jest partią, która powinna działać według strategii wyznaczonej przez Stalina, ale jednak uważał, że powinna zachowywać pewną autonomię. On był głównym ideologiem, pisał te kolejne programy, jakieś wizje ustrojowe PPR-u. Wtedy, kiedy Armia Czerwona już wkroczyła na ziemię polskie, czyli zimą 1944 roku i kiedy dotarła już do linii Bugu i powstał Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, a więc powstały zalążki administracji, zalążki władzy, to w tej bardzo nielicznej elicie komunistycznej nastąpiło połączenie tego ścisłego kierownictwa krajowego z kierownictwem, które przyjechało ze Związku Sowieckiego. Pod koniec wojny PPR, na której czele stał Gomułka, liczyła zaledwie 5 tysięcy członków. Jednak dzięki politycznemu i wojskowemu wsparciu Moskwy była partią dysponującą faktycznymi środkami sprawowania władzy. W drodze do władzy fałszują referendum ludowe z 1946 roku oraz wybory parlamentarne z roku 1947. I było wiadomo, że porządki będą moskiewskie. I on uważał, że trzeba wykorzystać tę sytuację po to, żeby właśnie zrealizować jakiś socjalizm. I ten socjalizm jednak, i to na tym polegała jego odrębność, on nie uważał, że to powinno być odwzorowanie moskiewskiego stylu, rytu i ideologii, jak i polityki. W 1945 roku miano pretensje do Gomułki, że krytykuje działania Armii Czerwonej wkraczającej na tereny polskie. To jest takie wystąpienie Gomułki, kiedy mówi o tym, że demontaż infrastruktury przemysłowej ze strony żołnierzy radzieckich i brutalne zachowanie w Polsce działają na niekorzyść polskich komunistów, którzy mają w związku z tym wielkie trudności w budowaniu poparcia społecznego. Wypełni Polska Partia Robotnicza te zadania, które przed nami postawiła chwila i historia. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, ale to zdanie weszło do legendy. Niemniej ono pokazuje ten pragmatyzm polityczny. Później, po wielu latach, powiedział, że gdyby była pełna demokracja w Polsce, to komuniści zniknęliby w 5 minut z Polski. Więc on wiedział, że to jest możliwe tylko pod parasolem Moskwy. Stalin, mimo całej nieufności wobec niego, widzi w nim przywódcę Polskiej Partii Robotniczej. On jest tą postacią numer jeden, mimo że Bierut sprawuje funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, czyli de facto głowy państwa. On był człowiekiem autorytarnym, który wierzył w to, co myśli i wierzył w to, co robi. I uważa, że to, co robi, to jest dobre. Oprócz szefa PPR, Gomułka pełni równocześnie funkcję wicepremiera i ministra do spraw ziem odzyskanych. W tym czasie pogłębia się konflikt między nim a Bierutem i innymi radykalnymi komunistami domagającymi się powielenia w Polsce modelu radzieckiego. Po
kiedy przeciwstawił się stalinizacji Polski, kiedy go potem go oskarżono o to odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, to było widać, że on myślał o takim komunizmie czy socjalizmie w wydaniu Polski. To było takie konfrontacyjne. Oczywiście natychmiast na tego konia skoczył tabun jego rywali, że właśnie, że to jest nacjonalizm, że to jest niedocenianie roli Armii Czerwonej, Związku Sowieckiego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prowadzi Gomułkę do konfliktu z Bierutem i z jego grupą i ostatecznie wykluczenia go z kierownictwa partii pod koniec roku 1948. Jak już został odsunięty od władzy partyjnej, Stalin go zaprosił do Moskwy jesienią 1948 roku. Odbyli długą rozmowę i Stalin go prosił, żeby się zgodził wejść do biura politycznego, do kierownictwa PPR. I Gomułka odmawiał. W styczniu 1949 roku Gomułka odwołany zostaje z funkcji wicepremiera. Otrzymuje mało znaczące stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, a potem szefa ZUS w Warszawie. W tym czasie ekipa Bieruta aresztuje najbliższych współpracowników Gomułki. Otarł się o śmierć. To nie ulega wątpliwości, że doświadczenia w innych państwach satelickich całego układu pokazywały, że Stalin niszczył tych komunistów pierwszego rzutu. Gomułkę wraz z żoną aresztowano w 1951 roku. Zatrzymuje go podpułkownik Józef Światło. Towarzysz Wiesław trafia do tajnego więzienia pod Warszawą. Kontrolę nad prowadzonym śledztwem sprawuje osobiście Bierut. Gomułka zostaje oskarżony o spisek i działalność antyradziecką. Tu on mówi wręcz, wy wiecie, że to jest nieprawda, tak nie było. I jest w pewnym momencie, są bezradni, bo co zrobić? Mogliby go podłączyć do prądu, mogliby go poddać takiej obróbce, jakiej poddawali innych. Ale z jakichś powodów nie chcą. Chcą go mieć w dobrym stanie na procesie, żeby nie poklejony, zmasakrowany, tylko zdrowy, trzeźwy mówił to, co chcieli. Gomułka na to nie idzie. Stalinizm po śmierci Stalina musiał zachorować na chorobę sierocą. Po śmierci Boga, wodza, wielkiego językoznawcy był w tym świecie naj. System musiał jakoś to odchorować. To jest taki moment, kiedy aparat bezpieczeństwa jest poddany krytyce. Rozpoczyna się odchodzenie od stalinizmu. Rozwiązane jest Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Gomułka zostaje wypuszczony z więzienia w grudniu 1954 roku po śmierci Stalina, ale przede wszystkim po audycjach Radia Wolna Europa z udziałem Józefa Światło, który demaskował działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce. Widziałem bardzo wiele bezprawnych aresztowań. Sprawa aresztowania Gomułki była jednak chyba najdalej idącym przykładem bezprawia wobec własnych towarzyszy, dokonanego całkowicie świadomie przez przywódców PZPR-u, w szczególności przez Bermana, Bieruta i Mince. Ludzie w całej Polsce pytają się, co z Gomułką. Zwłaszcza od początku 1956 roku Gomułka jest stale wymieniany jako ten człowiek, który jest właściwie jedyną sensowną alternatywą dla rządzących stalinistów. Zmiany zachodzą także w Związku Radzieckim. Następca Stalina, Nikita Chruszczow, w swoim referacie o kulcie jednostki i jego następstwach poddaje krytyce poczynania swojego poprzednika. Tajny referat Nikity Chruszczowa był pierwszą krytyką stalinizmu z wnętrza. Został rozkolportowany w partii, co w warunkach polskich oznaczało, że był rozkolportowany w całym społeczeństwie. Jak to się wylało, to tego nie można było zatrzymać. To była wielka rewolucja moralna, która przeszła przede wszystkim przez organizacje partyjne i przez tak zwany aktyw, przez młodzież, przez studentów. Wszędzie ludzie o tym dyskutowali.
Bolesław Bierut umarł w porę. Rzeczywiście, gdyby Bolesław Bierut nie umarł 12 marca 1956 roku, proces destalinizacji Polski przebiegałby dużo wolniej, byłby dużo płytszy. O tym, że Gomułka wyszedł z więzienia, ogłoszono światu dopiero w sierpniu 1956 roku komunikatem, że mu zwrócono legitymację partyjną. I on to rozegrał po mistrzowsku. Od samego początku do końca dawał do zrozumienia wszystkim, którzy z nim rozmawiali, że tak naprawdę interesuje go jedno stanowisko. Nie będę żadnym wicepremierem, ani premierem, ani ministrem. Nawet nie wejdę w skład biura politycznego, jeśli nie będę pierwszym sekretarzem. W miarę narastania kryzysu, zwłaszcza po rewolcie poznańskiej, po tym masowym, niezwykle dramatycznym buncie nie tylko robotników Poznania, ale właśnie mieszkańców Poznania, Gomułka zaczyna być postrzegany prawie przez wszystkich przywódców polskiej partii jako mąż opatrznościowy, jako człowiek, który dzięki swojej wielkiej popularności jest w stanie tak naprawdę uratować komunizm w Polsce. Gomułka po prostu przejmuje władzę niemalże podaną na tacy. Jeśli dyskutujemy o tym, czy w roku 80-81 było zagrożenie radziecką interwencją zbrojną w Polsce, to zapominamy, że w 56 ona się już rozpoczęła. Bazy na Pomorzu i na Dolnym Śląsku opuszczają radzieckie oddziały stacjonujące w Polsce i podejmują marsz w kierunku Warszawy. Czołowe jednostki pancerne były 90-80 kilometrów od Pałacu Kultury, od centrum Warszawy. Władze na Kremlu są przerażone sytuacją w Polsce i nie akceptują zachodzących zmian. 19 października na rozmowy ostatniej szansy przybywa do Warszawy delegacja radziecka z Chruszczowem na czele. Gomułka przekonuje Chruszczowa, że musi się zmienić model stosunków polsko-radzieckich. Żąda wycofania z polskiej armii radzieckich wojskowych z marszałkiem Rokossowskim na czele, ale jednocześnie przekonuje Chruszczowa, że sam jest komunistą, a także, że polscy komuniści potrzebują poparcia radzieckiego, bo bez tego poparcia nie utrzymaliby władzy w Polsce. A on to wydusił z niego. Chruszczow zgodził się na te zmiany. Jest zapis tej dramatycznej, wielogodzinnej rozmowy, czy kłótni między nimi. I Chruszczow jak gdyby przystał, mówiąc tak, no zapalam ci to światło, ale ono nie jest zielone, ono jest żółte i ono migoczy. Władysław Gomułka. Ostatecznie 21 października 1956 roku na 8 plenum PZPR Władysław Gomułka zostaje wybrany pierwszym sekretarzem. Trzy dni później wygłasza najlepsze ze swoich przemówień. Towarzysze! Obywatele, ludu pracujący stolicy, w ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Gomułka był fetowany jak bohater narodu polskiego. Ja znajdowałem w aktach bezpieki takie ulotki, o ile pamiętam, z Dolnego Śląska, które brzmiały mniej więcej tak. Niech żyje Władysław Gomułka, bohater narodu polskiego, precz z Armią Czerwoną, chce mi Wilna i Lwowa. I to jakby jest kwintesencja ówczesnych nastrojów. Jak warszawiacy 24 października, no kilka dni po tym, jak on przejmuje władzę, schodzą się pod Pałac Kultury, samorzutnie, to jest 200-250 tysięcy ludzi, i śpiewają mu 100 lat, to go kochają. W tym momencie go kochają. Potrafił w pewnych momentach historycznych wygłaszać wspaniałe przemówienia, które porywały tłumy. Krótko po tym jego przemówieniu został zwolniony z internowania ksiądz prymas Wyszyński, ale
także wszyscy pozostali biskupi i księża. On uważał, że nas nie stać na pójście krok dalej, że to jest ryzykowne, że to bardzo szybko może ześlizgnąć się w sytuację węgierską. Że oto za chwilę widać, jak Armia Czerwona w sposób bezwzględny wkracza na Węgry i tłumi powstanie narodowe, na czele którego też stoi sekretarz, pierwszy sekretarz partii. Imre Nagy jest takim odpowiednikiem Gomułki, można powiedzieć. Tylko że Imre Nagy przekracza pewną granicę. Ogłasza neutralność, wypisuje się z Układu Warszawskiego. No, Rosjanie już tego nie mogą znieść, wchodzą, mordują Budapeszt, doprowadzają do tragedii i dramatu wielkiego, który zresztą w Polsce jest bardzo boleśnie przeżywany. Od samego początku jego celem było przywrócenie kontroli partii nad społeczeństwem. To, co Gomułka potem nawet cynicznie mówił, no rewolucja osiągnęła cele, ja zostałem pierwszym sekretarzem. Nie można było rządzić Polską bez aparatu partyjnego. Gomułka musiał się pogodzić z aparatem. Uważał, że rozgrzebanie tego stalinizmu, tych win, tych zbrodni, będzie też wyrywać dywan spod jego nóg. Padają pytania, kiedy się skończył październik w Polsce, w sensie liberalizacji, to bym powiedział, że skończył się w momencie objęcia władzy przez Gomułki, czyli tego dnia, kiedy wszyscy myśleli, że październik się dopiero zaczyna, że liberalizacja się dopiero zaczyna. Instrumentarium, które posiadała partia komunistyczna przed 56 rokiem, były przeniesione na okres po 56 roku. Ta sama konstytucja, ten sam premier, ten sam układ warszawski, o żadnej pełnej suwerenności demokracji w takim klasycznym, modelowym rozumieniu nawet nie można mówić. Gomułka działał pod bardzo silną presją Moskwy. Moskwa jeszcze przez co najmniej rok traktowała Gomułkę jako polityka nieobliczalnego, którego darzyła nieufnością, domagała się ograniczenia na przykład wolności słowa, alergicznie reagowano w Moskwie na różne teksty, które w prasie polskiej, które traktowano jako antysowieckie. Były przecież tendencje bardzo rewolucyjne w rewolucji. Były projekty, wola, chęć pójścia dalej, dopchnięcia rewolucji. To na tym zasadzał się ten konflikt, który natychmiast po przejęciu przez Gomułkę władzy zarysował się między nim a tygodnikiem Po Prostu. Była grupa, która uważała, że należy Gomułkę popierać i że on robi tyle, ile może. I grupa bardziej taka bojowa, która uważała, że on tę demokrację niszczy. Proponowaliśmy pluralizm polityczny, ograniczony do partii prosocjalistycznych, ale żeby ich było wiele różnych i różne programy. Tygodnik Po Prostu został zawieszony w październiku 57. Całe wydanie zostało skonfiskowane przez cenzurę. Gomułka zdecydował zamknięcie pisma, któremu było niewygodne i niezadowolone z zakresu jego reform. Początkowy optymizm społeczeństwa bardzo szybko ustępuje miejsca jego rozczarowaniu. Zaostrza się też konflikt władz z Kościołem. Odbywającym się w 1966 roku uroczystością tysiąclecia chrztu Polski komuniści przeciwstawiają obchody tysiąclecia państwa polskiego. Milenium staje się okazją do największej od czasów stalinowskich bezpośredniej konfrontacji z Kościołem. Ograniczane też są swobody obywatelskie. Zamiast oczekiwanych zmian politycznych i reform gospodarczych następuje stagnacja. Na przykład obejrzał film Romana Polańskiego Nóż w wodzie i nic z tego filmu nie zrozumiał. No nic. I nawet poświęcił temu filmowi jakiś taki fragment swojej wypowiedzi na jakimś plenum ideologicznym partii, gdzie powiedział, że to jest film szalenie niebezpieczny, a w ogóle nie pokazuje problemów klasy robotniczej. Jak ktoś zna ten film, no tam klasy robotniczej nie ma. Tam jest dwóch panów i jedna pani i Kobeda gra na saksofonie. No on, to było poza jego wyobraźnią, poza jego horyzontem i poza jego nawet poczuciem humoru.
zwłaszcza młodsze pokolenie, które wchodzi w dorosłe życie w latach 60., no patrzy na Gomułkę jako na takiego starszego pana, coraz bardziej autokratycznego. Dramatem Gomułki między innymi było to, że on w ogóle nie zrozumiał czasów, które nadchodzą. Że on cały czas taki strukturalista, chciałoby się, tak, program, socjalizm, lejemy tą surówkę żelaza. A jak ktoś mówi, że za dużo wyrzeczeń, to on krzyczy, że popatrzcie, jak to było przed wojną. Pojechał do robotników i mówił na żeraniu w swojej macierzystej organizacji partyjnej, co wy się buntujecie? Ja przed wojną miałem dwie koszule, a wy macie teraz przynajmniej po cztery. Miał trochę może za skromne, rozbijające się z nowymi potrzebami społeczeństwa spojrzenie na problem w ogóle cywilizacyjny. Ten rozstęp między Gomułką, jego ideologią, sposobem mówienia, tu można puścić jakiekolwiek jego przemówienie z lat 60. i zobaczyć, jak on mówił, jak on się stawał coraz bardziej śmieszny. Niech żyje i umacnia się w Światowy Front Sił Antyimperialistycznych. On miał specyficzny sposób wypowiedzi, akcentowania. Łatwy, dosyć łatwy do naśladowania. Towarzysze, pozwólcie, że wymienię kilka liczb. 4, lekkoatletyka. 8, wyścigi konne. 11, dyscyplina dodatkowa. Niech żyje i umacnia się międzynarodowa solidarność ludzi pracy wszystkich krajów we wspólnej walce z imperializmem, krzywdą i uciskiem. O, z punktu dzisiejszego takiego speca od ruchów ciała, to mówił jak najgorzej, bo się kłaniał Blatowi trybuny, bo tryskał śliną, bo machał łbem. Niech się święci 1 maja. Profesor Henryk Samsonowicz mi kiedyś powiedział, że poszedł do kina w latach 60. i zawsze film rozpoczynał się od kroniki filmowej. Ciemność, puszczają kronikę filmową i pierwsze ujęcie mówi coś Gomułka. I publiczność wyje ze śmiechu. On wtedy przekonał się, że to jest koniec Gomułki. Abnegat życiowy i człowiek skromny osobiście, palący te przysłowiowe ćwiartki papierosa, prawda, i pijący herbatę słabo osłodzoną. On w ogóle nie zajęty, w ogóle nie zajmował się tym takim życiem doczesnym. On w ogóle nie rozumiał, że ludzie mają jak gdyby tę potrzebę, prawda, że to jest nieodzowne. Człowiek się stara, jak tu mieszkał, żeby, jak pan Gomułka przyjeżdżał, żeby nie wychodzić. On o 3 przyjeżdżał zawsze na obiad, regularnie. Podjeżdżał samochód i on wchodził do domu, leciał na górę, zjeść obiad. Mieszkał z normalnymi ludźmi w normalnym budynku. Czy to była kwestia jego podejścia do wszystkiego, może on chciał być bliżej ludzi? Dla nas, czy on był pierwszym sekretarzem tego KCPZPR, czy kim innym, nie miało znaczenia. Spokojni ludzie, święta urządzali, dzieci tam chodziły do nich, bo pani Gomułka dawała paczki im na święta zawsze. Wszystkim dzieciom, co tutaj mieszkali w tym domu. Co było dobre dla nas, to właśnie, że można było nie zamykać mieszkania, to co mówiłem, bo tutaj na dole była milicja chodziła i na górze też również była służba bezpieczeństwa, która pilnowała, ochrona towarzysza Wiesława. Miał takiego psa, który był wypuszczany od czasu do czasu na podwórko i prawdę mówiąc wszyscy się zatrzymywali, bo to była bardzo rzadka rasa, ten czał-czał w tamtych czasach. I ludzie z dużym zainteresowaniem przyglądali się. Zarzucał działaczom partyjnym, że niedostatecznie silnie przekonują społeczeństwo do takich czy innych rozwiązań.
I zawsze był ten sam argument. Bo wy w to nie wierzycie. Jak wy byście w to naprawdę wierzyli, to robilibyście to lepiej i na pewno byście przekonali społeczeństwo. Stosunkowo wcześnie pojawiły się opinie u niektórych działaczy o potrzebie nie tyle zmiany samego Gomułki, ile zmiany jego sposobu działania. Pojawia się, jak mówiąc tamtym językiem, Big Beat. Młodzi chłopcy zaczynają słuchać Radia Luxemburg i słyszą te wielkie zespoły, które wchodzą. Jak ktoś posłuchał Rolling Stonesu, to nie mógł już słuchać Władysława Gomułki. Ale jedna z plotek głosi, że do Rolling Stones przyjechali do Polski, bo wnuczka poprosiła towarzysza Wiesława. Ale charakterystyczne, że jak młodzież wyszła z sali kongresowej, to na porządku ją spałowano, żeby jej się w głowach nie przewróciły. Coś kupić, nawet rzeczy takich potrzebnych do domu, albo nie było na to pieniędzy, albo nie było tych rzeczy. Na początku czerwca 1967 roku wybucha konflikt na Bliskim Wschodzie. Nieoczekiwanie wydarzenia mające miejsce wiele tysięcy kilometrów od Polski wpływają na działania podjęte przez Gomułkę. Państwa arabskie były sojusznikiem Związku Radzieckiego, były uzbrojone w broń produkowaną przez blok radziecki, a z kolei Izrael był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Polska w ślad za Związkiem Sowieckim zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem, ale w niektórych środowiskach w Polsce była wyczuwalna sympatia wobec Izraela. Spora część żołnierzy izraelskich pochodziła z rodzin z Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kierowane przez Mieczysława Moczara, który miał własne ambicje, przekazywało Gomułce, jak się wydaje, wyolbrzymione albo wręcz nieprawdziwe informacje o różnego rodzaju odruchach radości polskich Żydów ze zwycięstwa Izraela. To popchnęło Gomułkę do bardzo haniebnych słów wygłoszonych w czerwcu 1967 roku w trakcie przemówienia o tym, że polscy Żydzi to jest piąta kolumna. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Każdy obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i na każdym ciążą jednakowe obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. To jest, myślę, pewne tło przyzwolenia Gomułki dla czystki antysemickiej, która zaczyna się najpierw w wojsku w 1967 roku, no a potem się rozszerza właściwie na cały kraj, na wszystkie środowiska w 1968 roku. Ludzie się dowiadywali na przykład, że są Żydami. Wcześniej nie mieli o tym pojęcia. Więcej, że za chwilę muszą z tego kraju wyjeżdżać. W styczniu 1968 roku w Czechosłowacji nowy sekretarz partii, Aleksander Dubček, decyduje się na przeprowadzenie demokratyzacji i głębokich reform systemu socjalistycznego. Pojawiają się protesty społeczne, pojawiają się protesty czy manifestacje poparcia dla zmian. Rzecz dla Gomułki jest straszna. To może być zarazem. Na początku 1968 roku za antyradziecki wydźwięk zostaje zdjęte przedstawienie Dziadów. Spontaniczny protest studentów przeciwko tej decyzji zostaje brutalnie stłumiony. Studenci Adam Michnik i Henryk Schleifer zostają relegowani z uniwersytetu. Na 8 marca zaplanowany zostaje wiec w ich obronie. To, że 8 marca zamieni się w to, co się zamienił, tego nikt nie był w stanie przewidzieć. My zresztą, przecież szykując też i ten wiec, niejednokrotnie odwoływaliśmy się właśnie do tego przykładu Czechosłowacji, do przykładu czeskich studentów. Poszedłem na ten wiec i jeszcze nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. I
I nagle usłyszałem jakiś szum, odwróciłem się i jakiś facet, taki, do dzisiaj twarz jego pamiętam, w jakiejś takiej czapce futrzanej, podszedł do mnie i mówi, no co, i walnął mnie w pysk. Ja się wywróciłem, zerwałem się do bitki, a tu już wszyscy się leją, no. Znaczy leją studentów. No tam było 300 osób na tym wiecu, no nie więcej. Młodzież chuligańska dołączyła w solidarności ze studentami, spalili dwa radiowozy, no i zaczęła się jazda. Najpierw zgromadzili się na Uniwersytecie Warszawskim, wyszli na ulicę, a później rozpoczęła się okupacja przez studentów szeregu uczelni, no nie tylko w Warszawie, ale również praktycznie w każdym mieście. I stąd, myślę, jego tak brutalna rozprawa w marcu 1968 roku ze środowiskiem studenckim, ale także z intelektualistami. Po prostu chciał za wszelką cenę nie dopuścić do powstania podobnego fermentu jak w Czechosłowacji. To była jedna z prób obalenia Gomułki i też jakby zamknięcia go w pewnym rozwiązaniu, na którą notabene pracował. Tylko że nie chciał osiągać takich celów. Prawda? Zamknąć go w tym antysemityzmie i zamknąć go w takiej awanturze wewnętrznej, która prowadziła do wyczyszczenia kadr, do zmiany starych na młodych. Gomułka wykonał wielkie wygibasy, żeby się uratować. W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. To jego wielkie przemówienie na sali kongresowej było no po prostu jedno z najbardziej haniebnych, jakie wygłosił. Wydarzenia marca 68 ciążyły nad całą dalszą działalnością Gomułki. Jego rządy przybierają coraz bardziej policyjny charakter. Dochodzi do bezpodstawnych aresztowań i procesów politycznych. Gomułka osobiście wspiera także interwencję wojsk Układu Warszawskiego tłumiących praską wiosnę w Czechosłowacji. Nie pozwala się wyrzucić. Jest to prolongata nie za długa, bo za dwa lata już go nie ma. No niemniej w tym momencie nie daje się zadusić. Jego pozycja jednak uległa pewnemu osłabieniu, a wzmocnieniu uległa pozycja jakby tych nowych sił w partii. To chyba Eislera jest figura 68 łamany przez 70. To znaczy, że to jest kontinuum. Są inne środowiska, inne hasła, inne problemy. Ale to się połączyło jako kryzys Gomułki, jako kryzys lat 60. Problem z Gomułką był taki, że wyczerpał wszelkie możliwości. Wyczerpał swoje osobiste, ale też wydaje się, że wyczerpał możliwości systemu w tym kształcie, któremu patronował. Gospodarka centralnie planowana okazuje się zbyt skostniała, zbyt małym stopniu innowacyjna, żeby prowadzić do wzrostu poziomu życia. Musiał gdzieś walnąć. Po prostu ta cała anachroniczna polityka, to życie za 2000, to nie liczenie się właśnie z tymi potrzebami, dążeniami. No jemu się wydawało, że on jest nadal mocny. On sądził, że fakt, iż podpisał z Republiką Federalną Niemiec traktat, w którym Republika ta uznaje granice na Odrze i Nysie, jest sukcesem, za który wszyscy Polacy będą mu dozgonnie wdzięczni. Uważał, że największy sukces polityczny, jaki odniósł, to było podpisanie tego paktu. Ten z Willy Brandtem, prawda, kanclerzem RFN.
Notabene, jak to w jego życiorysie, w jego osobowości, te znaki strasznie iskrzą między sobą. On za kilkanaście dni traci władzę. Zaczęło się to w końcu października na posiedzeniu Prezydium Rady Ministrów. Byłem wtedy jednym z wicepremierów. Rozpoczęto przygotowywanie operacji cenowej 70 roku. Podwyżek cen szeregu artykułów przemysłowych z mięsem i wyrobami mięsnymi na pierwszym miejscu. Konieczne to było. Przygotowane zostało fatalnie i przeprowadzone fatalnie. Rano 14 grudnia w proteście przeciwko podwyżkom i polityce władz rozpoczyna się strajk w Stoczni Gdańskiej. Dochodzi do starcia robotników z wojskiem i milicją. Podpalony zostaje Komitet Wojewódzki Partii. W kolejnych dniach protesty wybuchają w innych miastach na wybrzeżu. Mnożą się aresztowania. Jest wielu rannych i zabitych. Ja byłem już w tych dniach w Gdańsku. Ja sam zadzwoniłem do Warszawy, że sytuacja jest wyjątkowo napięta. Powiedział mi, że w Szczecinie dzieje się to samo, co w Trójmieście. To był zimny czwartek. Pali się coś, pali, no to jak się pali, no to trzeba iść zobaczyć. To ciekawość, no co tutaj dużo ukrywać. I ze stoczniowcami człowiek się zabrał i się znalazł przy komitecie. Wszyscy szli pod Komitet Wojewódzki, bo każdy sądzi, że zło, które jest, które panuje, to jest wina Komitetu Wojewódzkiego, PZPR. Kilometr od komitetu się już paliły te skoty. Stoczniowcy pierwsi, którzy szli, przewrócili te skoty, podpalili. Po Komitecie Wojewódzkim cała załoga poszła już pod komendę MO. I tam się rozegrały właśnie te cała historia, gdzie padli i zabici. Były nyski pełne zomowców. Ustawiły się w szeregu, żeby nas nie dopuścić do komendy. Żeśmy rozgonili te towarzystwo. To nam otworzyło drogę do komendy. To może to było, ja wiem, 20 metrów, no 20, 30, no maksymalnie. Nie zdążyli ludzie nie pouciekać wszyscy. Tacy jak ja nie zdążyli. I wtedy padły strzały. W każdej chwili mogłem dostać kulę. W każdej chwili. Zostałem z tyłu, przodem mi wszystko wyszło na wylot. Pozbierano mnie, chciałem wstać, nie mogłem. Znalazłem się w samochodzie z wieloma rannymi. Gdzieś tam nade mną coś układane było, tak że człowiek chyba nade mną leżał, bo całą głowę miałem zakrwawioną krwią. Był skłonny od razu uważać, że to jest kontrrewolucja. A kontrrewolucję trzeba dusić. W 70 roku mówił, że to żadni robotnicy. Robotnicy, klasa robotnicza nie protestuje. To podpalacze, bandyci, chuligani. Zapomnienie o tym słynnym zdaniu, że gdy robotnicy wychodzą na ulicę, zawsze mają rację. Gomułka osobiście wydaje rozkazy użycia broni palnej przeciwko robotnikom. No, szokujące jest to, to wiemy z zapisu narad, które odbywały się w gabinecie pierwszego sekretarza w grudniu 70 roku. Gomułka osobiście wydaje szczegółowe instrukcje, jak wojsko ma strzelać, kiedy ma, prawda, pierwsza salwa w powietrze, druga pod nogi, a trzecia w tłum. Rozpoczęły się poufne bardzo rozmowy dotyczące zmiany na funkcji pierwszego sekretarza KC. Moskwa dała wyraźnie sygnał, że Gomułka nie panuje nad sytuacją, że stracił kontakt z rzeczywistością i że Moskwa życzy sobie nie Mieczysława Moczara, ale Edwarda Gierka. Przed rozmową z Gomułką rozmawiałem telefonicznie z Jaruzelskim, z Gierkiem. Byli
absolutnie przekonani, że potrzebna jest zmiana, potrzebne jest odejście Gomułki. To ja poszedłem do Gomułki na rozmowę. Powiedziałem, że musi odejść, bo inaczej sytuacja w kraju się nie znormalizuje i nie uspokoi. Że potrzebne jest tak zwane polityczne, personalne rozwiązanie. No to Gomułka na szczęście nie wyrzucił mnie za drzwi i nie kazał uspokoić środkami, którymi jeszcze dysponował, tylko powiedział, że dobrze, zwołał mi biuro polityczne i niech ono decyduje, jakie trzeba znaleźć rozwiązanie. Gomułka doznał rzeczywistego załamania zdrowia, częściowej utraty wzroku w trakcie tych najbardziej dramatycznych dni w grudniu 70 roku. To też myślę, że była jedna z przyczyn, dla których on w pewnym momencie skapitulował po prostu. Pozwolił się usunąć ze stanowiska. Biuro polityczne podjęło decyzję o odwołaniu Gomułki z funkcji pierwszego sekretarza i powołaniu Gierka na jego miejsce. Następca odcina poprzednika od wszystkiego. Od wszystkiego. Chętnie by go gdzieś tam zamknął, żeby on tam cicho siedział. Nowa ekipa gierkowska chciała jak najbardziej wyciszyć nastroje i nie zmierzała do żadnych sądowych rozliczeń z tą upadłą ekipą. Bo socjalizm jest, towarzysze, tym ustrojem, który naszemu krajowi przyniósł to, czym ten kraj dysponuje. Tak zwane nowe kierownictwo uważało, że tego rodzaju wyzwolenie się od balastu, za którego uznano Gomułkę, będzie pożądane z punktu widzenia publicznego odbioru tego nowego kierownictwa. Bo towarzysze, można mieć pretensje do tego czy innego człowieka, ale nie można mieć pretensji do socjalizmu. To już były inne czasy, bo kiedyś to może by byli bardziej brutalni. Teraz go odsunęli, zamknęli go w puszce. Gdzieś on tam wegetował, nie wiem, czy nawet jakieś gesty wykonywali z takiej pamięci na jego temat. No, siedział, pracował, pisał, martwił się Polską, przeżył całą dekadę przecież następną. Ale był człowiekiem już zupełnie na marginesie, odsuniętym, bez żadnych wpływów. Zapomniano o nim. Z czasem zapomniano o nim. Władysław Gomułka umiera na raka płuc 1 września 1982 roku. Pochowany zostaje kilka dni później na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał poczucie, że jest mężem stanu, że jest wielkim politykiem. I w pewnych okresach rzeczywiście tą wybitność można było dostrzec. To nie tylko było to takie, jak to czasami tacy prości sowietologowie mówią, że tylko chodziło o władzę, nażreć się, a najlepiej, żeby do bułki był kawior, że on jednocześnie myślał takimi kategoriami ogólnymi. No jednak myślał tą Polską tak, jak on sobie ułożył w głowie. To, że to było coraz bardziej przypominało ten obraz karykaturę i że coraz mniej chętnie ludzie na to patrzyli, no to właśnie był jego błąd, czy też jego dramat życia. Jest czymś wyjątkowym, że w ciągu 14 lat można tak roztrwonić kapitał zaufania społecznego, że można przejść od pozycji uwielbianego przywódcy do przywódcy znienawidzonego przez miliony Polaków po grudniu 70 roku.